Jezus Maria, nawet nie zdążyłam. Uważaj na tą filiżankę. Kropuś, uważaj na filiżankę. O Jezus, no. O Jezus Maria. Nie uważaj. No już. Koniec aktu pierwszego. Stęsknił się. Za sławą. Kochany, jesteś taki piękny. Jesteś taki... No, nie pokazałeś się, gdzie wasz. Medialny. Cześć, jest 15, a ja się zorientowałam, że dzisiaj praktycznie nic do was, dla was nie nagrałam, a na pewno się wam nie pokazywałam, więc... Historia życia jest taka, że właśnie jem zupę, natomiast mamy niedzielę, to jest druga historia życia. Trzecia informacja jest taka, że wczoraj mówiłam wam, że ja sobie decyduję o tym, że nie będę miała jetlagu i różne inne bzdury. Obudziłam się dzisiaj o 4:00 i kompletnie nie mogłam zasnąć. Byłam gotowa rozpocząć cały swój dzień. Po czym jakimś cudem zasnęłam na 2 godziny, miałam koszmary przez ten cały czas, a potem już mówię, dobra, no to tak do 7:00 poleżę i zajmę się sobą. I mama obudziła mnie o 10:00. Także takie, tak to właśnie mi wyszło, że panuję nad jetlagiem. No, jest 15:00, niewiele się wydarzyło w moim życiu, oprócz tego, że robiłam zdjęcie, zmontowałam film, także trochę taka typowa vlogmasowa rutyna. Strasznie zgłodniałam, więc jem zupę, ale zaraz będziemy jadły coś pysznego, idziemy dzisiaj do kina, idziemy też do centrum, więc pokażę wam, jak przystrojona jest Łódź, także bardzo się z tego cieszę, bo chyba rok temu też wam pokazywałam, chyba też, no nie, mamo? Byłyśmy na jakimś spacerze, pamiętam, miałam kożuch na sobie. Ale było tak ponuro wtedy, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie, to było w tygodniu chyba, tak? Nie, nie wiem, o co mi chodzi. Ale dzisiaj wierzę, że będzie jakoś tak bardziej więcej ludzi, bo ja nie lubię pustych ulic, jakoś tak dziwnie się czuję. Obiecałam wam, że zrobię film, w którym, vlogmas oczywiście, w którym opowiem o tym, co gotuję na święta, co gotuję w tym roku, co gotuję co roku, jakie są moje, tak jak miała organizować jakieś święta. Nasze domowe, wegańskie, ulubione przepisy. O to mi chodzi. I nie jestem sama, bo jest ze mną moja mama, której nie zaproszę do kadru. Ale stoi tutaj i będzie kontrolowała to, co ja mówię, bo powiem wam, co planujemy ugotować, aczkolwiek jeszcze trwa u nas proces właśnie narady, jeszcze nie zdecydowałyśmy w pełni. Więc jeśli chodzi o Wigilię, to dużo osób w ogóle o to pyta, a ja mam wrażenie, że Wigilia to w zasadzie jest zawsze taka sama. U większości ludzi jest bardzo, bardzo podobna i te dania są takie... nie ma takiego dużego pola do popisu, bo większość tych dań w ogóle z natury jest wegańska. Więc na pewno jest kapusta z grochem, są pierogi z kapustą i z grzybami, które u nas od zawsze były wegańskie, jeśli chodzi o tutaj, mam na myśli ciasto, które czasami zawiera jajko. Aczkolwiek moja babcia twierdzi, że to wtedy nie są prawdziwe pierogi, więc jeżeli ktoś robi z jajkiem, to nie obrażajcie się, ale to jest zdanie mojej babci. Zupa grzybowa też jest wegańska, jeżeli nie zabieracie jej śmietaną, a my w takim razie, znaczy zawsze lubiłam ze śmietaną, więc teraz nie kupujemy w sumie roślinnej, tylko po prostu jemy wytrawną zupę. I oprócz tego na, z takich rzeczy na słono to są jeszcze śledzie i u nas są zawsze boczniaczki. I to są te dwa ulubione przepisy, to są, ja nie wiem, mamo, skąd ty robisz? Wszystkie są z jadłonami? Tak. Bo jedne to są po kaszubsku, one są z żurawiną, tak? Ze śliwkami suszonymi. A te z żurawiną, to jak się nazywają? Z żurawiną. Aha, no to są jeszcze z żurawiną. I z buraczkami ostatnio robiła. Robiłaś z buraczkami. I jeszcze robisz z pomidorami i z rozynkami, coś takiego. Nie? Nie robisz? Tylko śledzie robiłaś takie. A, no dobra, w każdym razie postaram się wam jakoś to zebrać, bo nie wiem skąd są te przepisy dokładnie. I chcemy w tym roku chyba na Wigilię jeszcze, ja może usmażę, rybę, selerybę, dlatego że, no wiadomo, jest karp i zazwyczaj było tak w ostatnich latach, że po prostu my tego karpia nie jedliśmy, ale właśnie po jednej stronie mojej rodziny jest coś takiego, że podaje się dania, czyli że wchodzą po jedno, dwa dania na raz. Więc stwierdziliśmy z Kubą, że jeżeli wchodzi kapusta z grochem z karpiem, to tak trochę średnio jest samą kapustę z grochem. Bo ja na przykład potem jakoś kombinowałam, żeby zjeść ją z tymi, z pierogami, więc stwierdziłam, mama zaproponowała, żebyśmy też usmażyły rybkę, znaczy selerybkę. No, czy coś jeszcze robimy na Wigilię? Oprócz ciast? Na wytrawne? Nie, to jest taka podstawa.
A jeśli chodzi właśnie o ciasta, to u nas jest zawsze orzechowiec i to jest najlepsze ciasto na ziemi. I to najbardziej niezdrowe, to jest ciasto cukrzyca, ale to jest najpyszniejsze ciasto na świecie. Ono jest, ja wam je co roku pokazuję, aż mi ślina uciekła, jak o nim pomyślałam. Uciekła, lol, nie pociekła mi. To jest taki kruchy spód, warstwa budyniowa i potem znowu kruchy spód i na tym kruchym spodzie są jeszcze takie słodkie, karmelizowane orzechy. To jest po prostu kosmos, to jest coś wspaniałego. I jest zawsze piernik pomidorowy, bo on jest turbo prosty, zawsze wychodzi, smakuje jak normalny piernik, jeszcze jest nawet powiedzmy taki quasi zdrowy. I makowiec. Moim odkryciem zeszłego roku jest makowiec. Makowiec sprawił, że zakochałam się w maku i moim śniadaniu makowym, który polecam z mojego e-booka, tutaj autopromocja. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Wigilię, moi drodzy. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe dania świąteczne, zakąski, czy też obiadowe rzeczy, to wrócę do was później, bo mi się wydaje, że ten klip już jest zbyt statyczny i zbyt nudny. Proszę państwa, curry z bakłażanem i brukselką, podlinkuję wam. Ryżyk i sałata a la mamusia. I dziecko, co wylizuje podłogę. Drodzy państwo, jedziemy do kina na świąteczny film z Daenerys Targaryen, czyli z Emilią Clarke, tak? Ona się nazywa? O, no to do widzenia. No dzień dobry. Witamy w manufakturze. Uwaga, prawie jak na Rockefeller Center. Można też kupić choinkę. Moja mama powiedziała mi wczoraj coś bardzo uroczego, że jak siedziała sobie tutaj właśnie w manufakturze w restauracji, przez okno widziała przyzdobione drzewa, to czuła się, jakby była bohaterką filmu. I to było takie rozczulające, bo ja właśnie pomyślałam sobie, że tak naprawdę to tylko od nas zależy, jak spojrzymy na różne momenty w naszym życiu. Nawet wczoraj w filmie był taki tekst, że nie liczy się cały dzień święta, tylko liczy się moment. Moment, chwila. I jeżeli zaczniemy patrzeć na różne chwile w naszym życiu tak, jakbyśmy oglądali film, czyli oczami na przykład reżysera, dostrzeżemy, że są tak samo magiczne jak na wielkim ekranie. Karolina Coelho, odcinek 305. A o te drzewa chodziło mamie, a siedziała tam na górze. Pojechałam się z mamą dzisiaj wieczorem do Londynu. A tylko zrobić zdjęcie. Wracam. I obejrzeć film właśnie z Emilią Clarke, bo to angielski jest. Pozdrawiam. Jest kawa, jest kino. Wyszłyśmy z kina i ten film był naprawdę super. Powiem wam, że oczekiwania miałam zerowe, bo w ogóle nie przypadam za Emilią Clarke, szczerze mówiąc. Ale naprawdę był fajny, był bardzo ciekawy, miał dużo śmiesznych i całkiem mądrych dialogów i dużo takich ważnych przesłań. Naprawdę mnie to zaskoczyło, także polecam wam, bo ja mam teraz maraton z filmami świątecznymi i obejrzę ich najwięcej w całym swoim życiu przez ten najbliższy tydzień. Tygodnie chciałam powiedzieć. No i pomyślałam, że korzystając z okazji, to wam dokończę mój monolog, tak jakby vlog was kiedykolwiek nie był monologiem, na temat tych potraw, bo odhaczyłam Wigilię, a może staniemy na czerwonym, to jeszcze mama się zaangażuje. W każdym razie muszę się zawsze zaangażować, dobrze, bezpieczeństwo ponad wszystko. Oprócz wigilijnych potraw robimy takie rzeczy zakąskowe w postaci pasztetu i zazwyczaj jest tak, że zrobię go za dużo i go mrożę, ewentualnie zrobię taki, który jest niedobry i stoi przez 2 lata. Zobacz, jaki mam kolor twarzy. Ej, zobacz, jaki mam kolor twarzy. No nie mogę. No jednak poczekam na zielone. Nie no, dobra, jest śmiesznie. Zrobiłam kiedyś pasztet jakiś orzechowo-grzybowy, jakiś taki słonecznikiem czy czymś i on jest taki mocno średni, więc mamy go od bardzo, bardzo dawna w zamrażarce, także może go zjemy w tym roku. Mam też pasztet z warsztatów z Alicją Vegan Nerd, który jest to pasztet z soczewicy z taką, pod taką pierzynką pomidorową, on jest całkiem spoczko. Oprócz tego robimy te śledzie z boczniaków i chcemy w tym roku właśnie zrobić albo one chyba były z selera, tak? Jedne były jakby z buraczkami i ze śmietaną. Tak? To ci pokazywałam. Wczoraj w książce ci pokazywałam. Ale co ty to? Te śledzie takie. Tak, pod pierzynką. Takie pod pierzynką, a drugie były takie klasyczne w śmietanie. I oba chyba były z selera.
Natomiast chcemy też zrobić rybę po grecku, ewentualnie. Tylko właśnie jest wersja z boczniakiem z właśnie Vegan Nerd lub wersja z tofu z Kingi, od Kingi Paruzel na kuchni Lidla. Więc to wam mówię po prostu, o, moja twarz się niedługo zmieni. O, cudownie, już teraz w ogóle jeszcze gorzej. W każdym razie to. A jeśli chodzi o obiad świąteczny, to wyszło, że jakoś w naturalny sposób mamy taki swój zestaw stały, jeżeli jest u nas akurat obiad świąteczny. I jest to strogonow, najlepszy strogonow, po prostu on jest przepyszny, on jest fantastyczny, zjadło nomi. Do tego mamy brukselkę i chcemy zrobić tym razem taką grillowaną z takiej zalewą. Dzwoni Jakub. Cześć Kubuniu. Jesteś w domku? No to my jedziemy jak coś. Zjadłeś obiad? Fajnie. Zjadłeś obiad? Nie. Czemu? To zjedz. Nie mam ochoty. A jadłeś coś wcześniej? Pizzę. A, no dobrze, wszystko okej? Tak, jestem taki zmęczony tymi jazdami. O matko. Siedzę na fotelu i się patrzę na lampki, w tym się. Medytujesz? Tak. Dobrze, no to do zobaczenia za 7 minut. Dobra, to jo. Pa! Chcieliście więcej Kuby na Vlogmasach, to macie. No, kontynuując, do tego są jakieś ziemniaczki, albo ty nie robisz jakieś zapiekanki. Tak. Zapiekanka z ziemniaków i kiszonej kapusty z przepisów. Twojego? Z jakiejś książki. A to już robisz sama? To się teraz robisz bez przepisów już? Czy zawsze no to znajdujesz to? Znajduję. To jest z jakiejś książki, z jakiegoś takiego zapiekane w roli głównej ziemniaki. Ziemniaki zapiekane, postaram się dokopać do tego przepisu. Wyglądam teraz, jakbym była świeżo po operacji plastycznej ust. Nie jestem. Załączam zdjęcie z dzieciństwa. I do tego są buraczki i ja miałam takie marzenie, żeby zrobić ten strogonow na przykład w formie zapiekanki, takiej pieczeni w cieście francuskim, którą kiedyś zrobiłam chciałam być w Nowym Jorku, chciałabym w Edynburgu, 3 lata temu to było bodajże, także tam jest prawie w ogóle na kanale i chciałabym też zrobić taką pieczeń na bazie, trzeba to przecież ewidentnie, na bazie dyni piżmowej i to jest jakby taka dynia faszerowana. Dajcie znać, czy ktoś z was robił i czy macie jakiś sprawdzony przepis, żeby to nie smakował po prostu jak grillowana dynia. No, to więc byłoby na tyle. Proszę pani, czy jeszcze coś jeszcze robimy? Kisiel żurawinowy na deser. A na deser, na wigilię kisiel żurawinowy, to jest bardzo ważna tradycja od 3 lat. Zapożyczona od innej rodziny. Natomiast, poczekaj, pierniczki czasem? Tak, bo to bardziej dla zabawy? Tak. Ale zrobimy w tym roku, Kuba powiedział, że zrobimy. A można je zrobić tydzień przed wigilią? Okej, no to zrobimy je w wtorek. Nie zrobimy w wtorek. W środę. Zrobimy w środę, więc może was zaproszę do tego, czy na pewno was zaproszę, bo Kuba nawet to proponował na jakimś, jak się pojawił, bo gadałam z nim kiedyś na Skype'ie, na Vlogmasie i zaproponował, że zrobimy pierniczki, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo będzie miał plany. W każdym razie to było na tyle, dajcie znać, jakie są wasze sprawdzone przepisy i podzielmy się tym w takim razie w komentarzach, bo myślę, że dużo osób szuka inspiracji i nie każdy może lubi się sam przepisy, co ja, chociaż jak to. No, więc dajcie znać, jak coś się wygłupia. No, lepiej mi zawsze wychodzi gadanie, jak ktoś siedzi koło mnie, wtedy jakoś tak bardziej się wczuwam. Anyway, jedziemy do domu i raczej nic się ciekawego nie wydarzy, ale jeszcze się do was pewnie odezwę. Co tam? Buzi. Proszę, pozywam cię w ogóle. Kochani, czas skończyć tego Vlogmasa. Siedziałam tutaj sobie i oglądałyśmy jakieś filmy. Ale nawet nie pamiętam, jak się nazywał ten film. Mamo! Mami! No nie wiem. Jakiś bardzo fajny film. Też go kocham. O, też go kocham. To był pierwszy film. Super film, naprawdę. W ogóle nazwa tragiczna. Bardzo fajny film. I drugi to była A Simple Favor, ten film z Blake Lively, który oglądałam jednym okiem, ponieważ właśnie kończę czytać. O Jezus. Właśnie kończę czytać książkę Justyny Owsianej, którą wam pokazywałam parę dni temu. Bo Justyna to moja bardzo, 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 bardzo bliska koleżanka i dostałam tę książkę i stwierdziłam, że muszę ją w pierwszej kolejności przeczytać, więc dwie pozostałe książki, które obecnie czytam, odłożyłam, a czytam właśnie historię USA cały czas od miesiąca oraz The Alchemist Paulo Coelho i tak a propos Karoliny Coelho, pozdrawiam. No, ale stwierdziłam, że przeczytam książkę Justyny, bo nie mogłam się doczekać, także zostałam jeszcze jakiś miesiąc stron, więc chyba dzisiaj dokończę, bo kupiłyśmy sobie z małą kawy do kina i tak jak moja mama sobie z tym świetnie poradziła, tak i idzie spać, tak ja się czuję dosyć mocno rozbudzona.
No, także tyle wam chciałam powiedzieć. Wiecie już, co ugotuję i przypomniało mi się, że jeszcze są właśnie jest przepis na boczniaki takie z rodzynkami i papryką, w sensie przyprawy paprykowe są chyba tam, które uwielbiam najbardziej, także też wam polecam. No i dziękuję wam za obejrzenie tego vloga. Jutro jest poniedziałek i jutro postanowiłam, że opowiadam wam o tym, jakie książki, tak a propos, jakie książki przeczytałam w tym roku i takie krótkie zrobię recenzje o tych wszystkich książkach. Mam jutro kurs na pocztę, kurs do sklepu, bo będę robić właśnie boczniaki z mamą, bo we wtorek jadę na imprezę świąteczną. Także też oczywiście idziecie ze mną, Wiadomix. Więc no, jutro będzie montowanie, poczta, zakupy, gotowanie i samo życie świąteczne. Także buziaczki dla was, dzięki za oglądanko. Boże, czasami brzmi, jakbym chodziła do gimnazjum, naprawdę. No nic, na razie, pa. Nie ubliżę.